28 kwietnia wspominamy świętego Piotra Chanel, prezbitera i męczennika. Piotr Alojzy Maria Chanel, przyszły kapłan i pierwszy męczennik Oceanii, urodził się 12 lipca 1803 roku w Couët, nieopodal Belley we Francji. Inteligencja i niezwykła pobożność zwróciły na niego uwagę miejscowego księdza, ojca Trompierre, który zajął się jego podstawową edukacją. W seminarium diecezjalnym w Bourges Piotr zdobył serce i szacunek zarówno studentów, jak i profesorów. Po przyjęciu święceń w 1827 roku otrzymał zaniedbaną parafię pod Paryżem. W ciągu zaledwie 3 lat zdołał ją ożywić i uporządkować, jednak przez cały czas nie opuszczała go myśl o pracy misyjnej. W roku 1831 wstąpił do nowo utworzonego Zgromadzenia Marystów, którzy zajmowali się misjami w kraju i za granicą. W roku 1836 złożył śluby zakonne. Wbrew swojej woli został mianowany wykładowcą w seminarium w Belley. Przez następne 5 lat gorliwie wypełniał swoje obowiązki. W roku 1836 polecono zgromadzeniu nawracać nowe Hebrydy. Ku swojej radości Piotr został przełożonym małej grupy misjonarzy. Podróż trwała 10 miesięcy. Po przybyciu na miejsce przeznaczenia grupa rozdzieliła się. Piotr udał się na wyspę Futuna. Towarzyszył mu tylko jeden brat i człowiek świecki, Anglik nazwiskiem Tomasz Bóg. Początkowo przyjęto ich życzliwie. Miejscowy władca, Niuliki, niedawno zniósł kanibalizm. Kiedy misjonarze opanowali język i zyskali zaufanie tubylców, władca przeraził się. Zdał sobie sprawę, że przyjęcie chrześcijaństwa prędzej czy później musi doprowadzić do zniesienia jego przywilejów jako najwyższego kapłana i władcy ludu. Kiedy więc nawet jego syn wyraził chęć przyjęcia chrztu, władca wysłał siepaczy, by ucięli misjonarzowi głowę. W ten sposób 28 kwietnia 1841 roku, w 3 lata po przybyciu, Piotr Chanel został pochwycony i zabity przez tych, których chciał zbawić. Jego śmierć przyspieszyła tylko dzieło chrystianizacji wyspy. W ciągu 5 miesięcy wszyscy tubylcy zostali nawróceni. Beatyfikacji sługi Bożego dokonał papież Leon XIII w roku 1889, a kanonizował go papież Pius XII w roku 1954, ogłaszając równocześnie pierwszego męczennika Oceanii patronem tego obszaru. Dla podkreślenia powszechności Kościoła Chrystusowego papież Paweł VI w ostatniej reformie liturgicznego kalendarza wspomnienie świętego Piotra Chanel rozciągnął na cały Kościół, a jego imię wprowadził także do litanii do wszystkich świętych. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Piotrowi Chanel, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nami.